Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Jan Strzeżek, zastępca rzecznika Porozumienia. Dzień dobry, panie rzeczniku, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Gdzie czuje się pan bardziej u siebie? W Zjednoczonej Opozycji, gdzie jeszcze do niedawna, w Zjednoczonej Prawicy, gdzie jeszcze do niedawna pan był, czy w opozycji, no takiej póki co jeszcze nie Zjednoczonej, ale jednak w szeregach opozycji, tam jest teraz wasze miejsce? Najlepiej czuję się w Porozumieniu. Ja chcę przypomnieć, że to ja składałem wniosek, jeszcze gdy Porozumienie było w koalicji, żeby ze Zjednoczonej Prawicy wyjść. To był ten moment, początek sierpnia, jeszcze kiedy nie było wiadomo, czy Porozumienie, czy że Jarosław Gowin zostanie z rządu zdymisjonowany. Złożyłem wtedy taki wniosek i uważam, że powinniśmy nawet wyjść z rządu wcześniej. No dobrze, że to się stało. No ale patrząc na to, jak wygląda sytuacja Prawa i Sprawiedliwości i wasza po tym rozstaniu, no to rozumiem, że trochę to frustrujące, jak widzi się sondaże i Prawo i Sprawiedliwość no od tego czasu prędzej zyskało niż straciło, a Porozumienie w okolicach 1 punktu procentowego. To znaczy oczywiście niektórzy... Taka jest dzisiaj realna wartość Porozumienia, 1 punkt procentowy? To znaczy sondaże są oczywiście od tych takich skrajnych, które często są nam wypominane, tych pierwszych po wyjściu z koalicji na poziomie 0%, a teraz są między 1 a 2 punktami procentowymi. Oczywiście to nie satysfakcjonuje, ale oczywiście musimy sobie... jeden i bliżej jednego. To, to jest to prawda. No między 1 a 2, tam rekordowy chyba był 2,4 to od momentu, kiedy wyszliśmy z rządu. Oczywiście wolelibyśmy mieć lepsze wyniki, ale jesteśmy chwilę po tym, jak 6 lat współpracowaliśmy w ramach rządu z PiS-em, wyszliśmy z rządu i tak mamy lepsze wyniki niż obecni koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości. To jest moment, w którym jako Porozumienie przede wszystkim musimy pokazać, że naprawdę jesteśmy opozycją, bo jesteśmy opozycją, nie jesteśmy opozycją totalną. To nie jest tak, że wszystko, co zrobi rząd, jest złe. Cały czas widzimy tam rzeczy dobre, ale fakt, niektórzy nasi byli koledzy uznali, że funkcjonowanie w większym obozie politycznym, z większym poparciem społecznym i ze stanowiskami i fruktami wynikającymi z władzy jest ważniejsze niż budowane przez lata środowisko Porozumienia. Cóż, każdy obiera własną drogę. No ale to budowane przez lata środowisko Porozumienia to weszło do Sejmu w sile kilkunastu parlamentarzystów, prawie 20. Dzisiaj koło Porozumienia liczy 5 osób. No, tymczasem 6 osób. Koło Porozumienia, wydaje mi się... Koło parlamentarne Porozumienia 6 osób. Chyba, że z samego rana jakieś taka informacja. Pan liczy członka Porozumienia Andrzeja Sośnierza, który nie, nie jest ja w kole. Nie, ja liczę senatora Zająca. A, okej, okay, senator Zając, dobrze. Parlamentarne to prawda. Tak. Myślałem o posłach, no to posłów jest 5. Razem z senatorem Zającem faktycznie to jest 6 osób, no ale... Dlaczego to jest taka różnica, jeżeli chodzi o Solidarną Polskę, która z tym stanem, z którym weszła do Sejmu, cały czas jest dzisiaj, a Porozumienie po drodze kolejnych parlamentarzystów traciło? O, ja jestem przekonany, że gdy nadejdzie dzień, kiedy Jarosław Kaczyński będzie chciał złamać kręgosłupy posłom Solidarnej Polski, to mu się to uda w dużej mierze. Oczywiście zostanie taka bardziej lojalna grupa wobec Zbigniewa Ziobry razem z Solidarną Polską. Nie, nie, ale nie porównujmy sytuacji takich jak wybory prezydenckie, gdzie wtedy rzeczywiście Porozumienie na twardo zablokowało decyzję Jarosława Kaczyńskiego, który wtedy powiedział, chcę, żeby wybory odbyły się 10 maja. Jarosław Gowin powiedział nie i to był realny konflikt. Ja pamiętam tamte dni i pamiętam, że rzeczywiście już byliśmy gotowi na to, że już wtedy obecność Porozumienia w koalicji rządowej się skończy. A Solidarna Polska zawsze, gdy protestuje, są to protesty wtedy, kiedy wie, że i tak wola Jarosława Kaczyńskiego zostanie spełniona. No, z funduszem odbudowy to nie było takie oczywiste. Były przesłuchy i to przecież nie jest wiedza tajemna, że Lewica poprze te rozwiązania i wtedy nawet mimo sprzeciwu Solidarnej Polski ten projekt przejdzie, więc Zbigniew Ziobro mógł pokazać, jestem w stanie się sprzeciwić w sprawach fundamentalnych dla mnie, jednocześnie mając pewność, że te rozwiązania przejdą. Panie rzeczniku, a co jeżeli żadna z partii opozycyjnych, no przede wszystkim myślicie o PSL-u, o Polsce 2050, no nie zabierze was na swój wyborczy pokład, na listy wyborcze? Porozumienie jest taką partią, która byłaby w stanie samodzielnie pójść do wyborów, a jeżeli tak, to po co z takim poparciem? Panie redaktorze, mamy 2 lata do wyborów, najpewniej, no bo zakładamy, że odbędą się w terminie konstytucyjnym. Nie jesteśmy jeszcze na musiku. Mówił mi niedawno prezes Jarosław Gowin, że on spodziewa się wyborów wiosną, więc jak rozumiem, zakładamy wariant, że mogą się odbyć wcześniej. Oczywiście, że mogą się odbyć wcześniej, bo widzimy, że większość PiSu jest w tej chwili bardzo niestabilna. Każde głosowania kluczowe wymagają dodatkowych targów i dodatkowej zapłaty dla tych, którzy zdecydują się rząd poprzeć. Mamy taką
sytuację, że do wyborów konstytucyjnych są 2 lata. W tej chwili naprawdę nie trzeba się z niczym spieszyć. Po pierwsze, pośpiech jest złym doradcą. Po drugie, spokojnie można poczekać do momentu, kiedy ta kampania wyborcza będzie bliżej. Mamy własne koło parlamentarne, mamy w związku z tym własną podmiotowość w Sejmie. Ja sam nie jestem zwolennikiem, żeby teraz jakiekolwiek ewentualne rozmowy koalicyjne przyspieszać. Panie rzeczniku, to pan pamiętam właśnie wtedy, kiedy mówił pan o tym zgłoszeniu wniosku o wyjście ewentualne z koalicji, postawiliście 3 warunki wtedy. Jeden dotyczył tak zwanego Lex TVN, drugi samorządów i wsparcia dla nich po wprowadzeniu Polskiego Ładu, trzeci przedsiębiorców i właśnie w Polskim Ładzie tak było. Podniesienia trochę tej poprzeczki, kiedy przedsiębiorcy zaczną tracić. No i sytuacja ułożyła się potem tak, że Lex TVN przeszło przez Sejm, ale do zamrażarki. No tak, no, nie ma póki co i raczej nie będzie. Jeżeli chodzi o samorządy, to też to wsparcie zostało muszę protestować, panie redaktorze. Muszę protestować. Szanowni państwo, nie wiem, czy państwo wiedzą, ale sama Warszawa tylko w 2022 roku straci 1,5 miliarda złotych. Dostała 150 milionów złotych od rządu, ale koszty wynikające z obniżki podatków, które teoretycznie zostaną w państwa w kieszeniach, oddadzą je państwo spokojnie idąc na zakupy, co pewnie teraz każdy z państwa widzi, będą takie, że Warszawa traci 1,5 miliarda złotych. I jeżeli spojrzymy także na mniejsze samorządy, to praktycznie każdy ma problem. To nie jest też wiedza tajemna. No nie, niektóre nawet, dostały więcej, nawet, inne mniej, ale te pieniądze są znaczone. I super, że będą pieniądze na inwestycje, ale to jakbyśmy byli w takiej sytuacji, że pan potrzebuje iść na zakupy do sklepu, na zakupy spożywcze, a ja panu daję pieniądze na samochód. Fajnie, ale to nie o to chodzi. Czyli rozumiem, że absolutnie nie jest tak, że te warunki zostały dzisiaj spełnione. Nie, w żadnym wypadku. Akurat samorządy będą najbardziej pokrzywdzone i to każdy z nas odczuje w momencie, kiedy trzeba będzie podnieść bilety komunikacji miejskiej. Ja jestem głęboko przekonany, że tak to zostało zaplanowane. Każdy samorząd większy z własną komunikacją miejską będzie musiał podwyższyć ceny biletów. To jest pewnie. Panie rzeczniku, o marszałku, wicemarszałku Sejmu Ryszardzie Terleckim, szefie klubu PiS, chwilę porozmawiamy. Pan osobiście parę było takich mniej niż bardziej życzliwych wymian zdań pomiędzy panami. Teraz marszałek Terlecki powiedział kretynka do kobiety, która zaczepiła go w centrum handlowym i krytykowała Prawo i Sprawiedliwość i przede wszystkim w kontekście prawa aborcyjnego. Jak pan ocenia postawę marszałka Terleckiego? Powinien przeprosić po takich słowach polityk? Nie powinien nigdy nawet tak nagabywany gdzieś na ulicy w taki sposób do wyborcy jego czynienia się odezwać? Musimy sobie zdać sprawę z tego, że każdy, kto funkcjonuje w przestrzeni publicznej, a jest tak popularny jak marszałek Terlecki, jest rozpoznawalny na ulicy i może się spotykać nawet z pochlebnymi. Tak, dość charakterystyczna postura. Może się spotykać z pozytywnymi komentarzami, ale także z negatywnymi. To nie jest tak, że się żyje w bańce, gdzie się ma sam, gdzie wszyscy będą go klepać po plecach i gratulować tego, jaki jest wspaniały, ale także musi się mierzyć z niepochlebnymi komentarzami. Nazywanie kogoś, kto ma inne zdanie. I powiedzmy sobie szczerze, mimo tego, że w emocjach to zachowała się ta pani kulturalnie, przynajmniej na tym filmiku, który pojawił się może w internecie. Wcześniej, bo nie wiemy, prawda? Mówię o tym, co zostało przedstawione. A nawet jeśli, to nie jest to żaden argument, żeby wicemarszałek Sejmu, bardzo doświadczony poseł, profesor, po prostu taką kobietę obrażał. Ja mam wrażenie, że pan marszałek bardzo ciężko pracuje na to. I tymi wypowiedziami parlamentarnymi, i tymi, które poza Sejmem wygłasza, żeby dołączył do grona ludzi, który się po prostu nie podaje ręki. Aż tak? Nie podaje się ręki ludziom za to, że... Panie redaktorze, chamstwo trzeba nazwać chamstwem. To było zdecydowanie chamstwo. I zamiast przeprosić, mógłby powiedzieć, okej, emocje wzięły górę, nie powinno to mieć miejsca. Tej pani, którą tak nazwałem, przesyłam kwiaty, bardzo przepraszam, nigdy więcej. To on brnie, że i tak nazwał ją delikatnie. Mógł zabić, a tylko zwyzywał. To jeszcze jedna sprawa, Marsz Niepodległości. Odbędzie się chyba w tym tygodniu, mimo że ratusz nie zgodził się na to, żeby zaskarżył do sądu decyzję wojewody o uznaniu tego wydarzenia za imprezę cykliczną. Pan uczestniczył w Marszach Niepodległości. Nieraz uczestniczyłem w Marszach Niepodległości. W tym roku pan się też wybiera? Nie, nie wybieram się z bardzo prostej przyczyny. To znaczy, tak jak wcześniej, czasem miałem wątpliwości co do organizatorów, bo pamiętam lżejsze i mocniejsze wypowiedzi teraz, jak jest pan w opozycji, miał pan wątpliwości, a wtedy pan chodził w marszu. Nie. Ostatni raz w marszu byłem w 2018 roku, kiedy był taki dwumarsz, bo był marsz i prezydencki, był marsz ten organizowany przez narodowców. Potem się już nie pojawiłem. Wcześniej byłem w 2015 chyba, ale na żadną uroczystość z Robertem Bąkiewiczem nie pójdę. Ja jestem samorządowcem związanym z Warszawą. Rodzinnie a też wtedy z ONR-em pan chodził, teraz z Robertem Bąkiewiczem pan nie będzie. W 2018 roku z ONR-em, prezydent ONR, już można wiele powiedzieć o Andrzeju Dudzie, który wtedy
wcześniej był... też pan chodził. No, ostatni to raz zielone 2000, proporcje 2015, nie mówię, czy to źle, czy dobrze, ale w 15 roku, tak, no ale to nie był tylko ONR i też nie był, to, nie był to organizator. No teraz też nie będzie chyba ONR, tylko Robert Bąkiewicz. ONR nie był nigdy organizatorem Marszu Niepodległości. Zawsze to było Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Mhm. Ta struktura właścicielska, że tak powiem, się zmieniała. Nie mam ochoty uczestniczyć w żadnych wydarzeniach z Bąkiewiczem po jego zachowaniu na Placu Zamkowym wtedy, kiedy powstańca warszawskiego wygwizdano. To jest dla mnie zawsze fenomenalny widok. Najpierw, jeżeli oczywiście powstaniec jest niezgodny z linią polityczną Roberta Bąkiewicza, to się go wygwizdzi, a potem na 1 sierpnia będzie od razu o 17 części chwała bohaterom. Ale tylko tym ich. A mówił to Jan Strzeżek, wicerzecznik Porozumienia Jarosława Gowina. Bardzo dziękuję, panie rzeczniku, kłaniam za rozmowę. Się nisko. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę miłego dnia. Do usłyszenia jutro. Radio Plus. Sedno sprawy.